serdecznie w najnowszym odcinku z open boxem pudełeczka od Big Glossy. Lipcowe pudełeczko Big Glossy nosi nazwę Beauty Festival i te kosmetyki, które w nim się znajdują, mają być docelowo przeznaczone do pielęgnacji naszej cery, naszego ciała, właśnie pod kątem letnich imprez. Także jeżeli jesteście ciekawe, co takiego przygotowało Big Glossy właśnie w lipcowym pudełeczku, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy generalnie, kiedy dopadamy pudełko Big Glossy, to to, że zawartość z opisem wszystkich kosmetyków, które znajdują się właśnie w pudełku, czyli ta taka broszurka, którą zawsze znajdujemy, znowu ma w składzie ceny, co moim zdaniem jest bardzo istotne i bardzo przydatne, ponieważ jeżeli jakieś produkty nas zainteresują, wzbudzą w nas jakiś zachwyt i chciałybyśmy później je zakupić, to bardzo fajnie jest, kiedy na wstępie możemy się ustosunkować już do ceny i po prostu określić swój jakby taki budżet, więc możemy też poskromić troszeczkę nasze chęci zakupienia danego produktu, jeżeli na przykład, nie wiem, okaże się, że ma on za wysoką cenę dla nas, a czasami może się nam wydawać, że coś wygląda bardzo ekskluzywnie, a tymczasem na przykład okazuje się, że cenowo wcale nie wypada aż tak drogo. Więc to jest tak informacyjnie. I przechodzimy do zawartości. Nie wiem, czy dostały to wszystkie ambasadorki Big Glossy, ale wydaje mi się, że chyba jest to taki element, który każda z nas dostała jako właśnie dodatek do pudełeczka. Mianowicie jest to taka kula do kąpieli, która wygląda jak ciasteczko, które chciałoby się schrupać. I ona jest po prostu tak przesłodka, że mi by było szkoda chyba ją wrzucić w ogóle do kąpieli. No ale też jestem ciekawa, jak to działa, jak to się pieni, jak to w ogóle wszystko się prezentuje, bo szczerze mówiąc nie korzystałam wcześniej z tego typu kul, chociaż widziałam je w firmie Bomb Cosmetics, właśnie tego typu takie bomby do kąpieli, więc jestem bardzo ciekawa, jak będzie się sprawdzała ta. Nazywa się ona Kakaowa Psota i jest to mafinka do kąpieli, która jest w 100% wykonana ręcznie. Jestem ciekawa bardzo tego, co jest w składzie. Jeżeli chodzi o skład, to mafinka ta zawiera w sobie masło kakaowe, masło shea, olej migdałowy, proteiny mleczne, substancję myjącą pochodzenia naturalnego. Więc no same takie dobroci, także myślę, że kąpiel właśnie z taką kulą będzie czymś naprawdę przyjemnym dla zmysłów i dla ciała. I teraz pierwsza rzecz, która mi się rzuca w dłonie, jeżeli już chodzi o samą zawartość w pudełku, jest to krem Yasumi, jest to krem z laktobionowym kwasem. Ja szczerze mówiąc nie zgłębiałam wiedzy jeszcze na temat tego, czym się charakteryzuje kwas laktobionowy. Natomiast mogę Wam przeczytać, jaki jest tutaj opis, jeżeli chodzi o ten produkt. Produkt ten jest, ma działać nawilżająco, jest przeznaczony do każdego rodzaju skóry, a właśnie kwas laktobionowy, o którym wspomniałam wcześniej, ma silne właściwości antyoksydacyjne, nadaje skórze optymalne nawilżenie i miękkość. Także powiem Wam, iż produkt ten ma 50 ml, jeżeli chodzi o pełny wymiar, i on, te 50 ml kosztuje 125 zł, a tutaj ta próbka, która i tak jest dość spora moim zdaniem, ma 30 ml, więc spokojnie myślę, że po zużyciu takiej większej wymiaru próbki można się zdecydować na to, czy zakupić taki produkt w całości, czy też może nie. Kolejna rzecz, która wzbudza moje zaciekawienie i wpada mi w ręce, jest to produkt z firmy Efektima. Ja już kiedyś miałam coś z tej firmy i wydaje się, że to była mgiełka do twarzy. Jestem z niej bardzo zadowolona, więc jeżeli tutaj te masełko, bo jest to masełko do ciała, które ma w składzie olejek z masła shea i olejek z omega 3-6, to jeżeli ten produkt byłby faktycznie tak fajny jak tamta mgiełka, to myślę, że byśmy się polubili na dłużej. Ogólnie jest to takie dość bardzo skoncentrowane masło i wygląda ono tak. Nie ma jakiegoś szczególnego zapachu, raczej bym powiedziała, że jest taki bardzo delikatnie wyczuwalny ten zapach i jest to zdecydowanie bardziej właśnie zapach oleju niż samego masła shea, ale ja ogólnie przepadam za masłem shea, bardzo dobrze mi wpływa na kondycję skóry i też bardzo lubię tego typu masłami smarować stópki, bo powiem Wam szczerze, że później one są po prostu jak stópki niemowlęcia, więc to jest coś, co jest naprawdę fajne. I tutaj widzę, że też inne dziewczyny mogły dostać taki sam właśnie, takie samo masło do ciała, ale w wersji kokosowej z olejkiem rzeżowa. I to jest akurat próbka, ale z tego co widzę, to 250 ml tego produktu kosztuje 15,99, więc moim zdaniem jest to bardzo dobra i korzystna cena, więc myślę, że jak tutaj to masło shea by mi się też sprawdziło, to może też bym się skusiła na nie. Aczkolwiek nie wiem, bo często jest tak, że akurat jak mi się coś kończy,
to akurat pojawia się w następnym pudełku Big Glossy i nie muszę po prostu tego kupować. Kolejna rzecz, którą jestem ja zaciekawiona bardzo, bo jeszcze jej nie używałam, jest to Aussie Festival Fresh. Jest to suchy szampon do włosów. Pewnie miałyście już z nim do czynienia, tylko ja jestem taka zacofana, że nie miałam z nim do czynienia. Zaraz wam powiem, jak on pachnie. Pachnie bardzo słodko. Tak bardzo wakacyjnie bym powiedziała. Jestem bardzo ciekawa, czym on się będzie różnił od tego szamponu, który ja używam, czyli od Batik. Wydaje mi się, że pewnie niczym, aczkolwiek mam nadzieję, że nie będzie sklejał włosów i zostawiał siwej poświaty na nich mimo wyczesywania. Jestem bardzo ciekawa, koniecznie dajcie znać dziewczyny, czy miałyście właśnie ten suchy szampon z Aussie. Jeżeli tak, to napiszcie właśnie, jakie miałyście odczucia związane z użytkowaniem tego produktu. Ten produkt jest tutaj w pełnym wymiarze, ma 180 ml, a jego stała cena to 16,99, czyli jest troszeczkę droższy od szamponu z Batik. I lecimy z kolejnymi rzeczami. Tutaj wpada mi w dłonie krem, który jest żelem antybakteryjnym do rąk, który zabija w 99,9% bakterie. Ja nigdy nie używałam tego typu produktów, ponieważ ja mam obsesję na punkcie mycia dłoni i robię to przy każdej możliwej sposobności, a jeżeli takowej sposobności nie mam, to staram się przy tym mieć wilgotne chusteczki. W każdym razie muszę mieć te dłonie nawilżone, w przeciwnym razie czuję, że są nadal brudne. Mimo tego, że nie zaprzeczam temu, iż ktoś to dobrze umyślił i wyprodukował, no to jednak ja tak do końca, szczerze mówiąc, nie mam przekonania do takich rzeczy, bo ja po prostu w to nie wierzę, że coś takiego może zabijać jakiekolwiek bakterie. Ale być może faktycznie jak się jest gdzieś w podróży, jak się nie ma możliwości umycia dłoni, to może faktycznie to cokolwiek daje poczucie umycia rąk, aczkolwiek ja też sobie wtarłam to w dłonie i nie czuję wcale tego, abym miała dłonie jakieś czystsze, nawet po zapachu, ani po niczym. Także to nie jest produkt dla mnie, ale myślę, że w jakichś ekstremalnych sytuacjach może się przydać. I tutaj cena tego produktu, jest to produkt pełnowymiarowy i cena tego produktu to 3,29, także całkiem spoko, jak ktoś przepada do tego typu rzeczami, a gdzieś właśnie wyjeżdża, to można się zaopatrzyć w więcej tych produktów i być po prostu spokojnym, że będzie można sobie przemyć te dłonie i nie mieć na nich bakterii. Dwie przedostatnie rzeczy. Są to takie bardzo, bardzo tyci próbeczki. Jest to firma Elbos Sensitive Skin. I jeden kremik, ten malusi, jest do rąk, a drugi jest do stóp i one mają nam silnie regenerować właśnie skórę dłoni i skórę stóp. I tutaj, jeżeli chodzi o te kremiki, to krem do rąk w wersji pełnowymiarowej 70 ml kosztuje 24,60, a balsam do stóp w wersji 100 ml kosztuje 29,98. Myślę, że to są takie ceny dość bardzo korzystne, dość przystępne. Jeżeli chodzi o zapach, no to jakoś ja szczególnego zapachu teraz, szczerze mówiąc, nie czuję tego kremu do rąk malutkiego, ale jest bardzo to kremowy produkt i jest bardzo neutralny, więc dla tych osób, które za bardzo nie przepadają za zapachami, to myślę, że też będzie spoko. No i też taka dodatkowa sprawa, która myślę, że też jest istotna, bo dla mnie samej jest istotna, żeby krem się szybko wchłaniał, żeby później nie było tak, że posmarujemy ręce, dziś idziemy i że tak naprawdę tylko nam się syf klei do tych rąk, więc to jest duży plus. No i ostatnia rzecz w naszym pudełeczku Beauty Festival to lakier do paznokci Catrice, który ma przepiękny, czerwony, uniwersalny kolor. Dlaczego uniwersalny? Dlatego, że myślę, że po pierwsze jest to kolor, który pasuje na każdą okazję, na każdą sposobność. Jest szykowny, jest elegancki i myślę, że zawsze dodaje szyku i klasy po prostu w każdej sytuacji. Czy jesteśmy bardziej formalnie, czy bardziej tak nieformalnie na jakimś spotkaniu, wydarzeniu, festiwalu, czy cokolwiek, to zawsze jednak czerwone paznokcie to jest po prostu szyk i styl. Także to jest bardzo ładny kolor. On się nazywa Bloody Mary To Go i on kosztuje w pełnym swoim wymiarze, takim jak możecie widzieć, 10,49. Jedyny minus jest taki, że jest to lakier zwykły, najzwyklejszy w świecie, a nie hybrydowy. A jak wiecie, ja nie używam takich lakierów, ponieważ używam już od dłuższego czasu lakierów hybrydowych. Także myślę, że po prostu trafi on do pudełeczka, które trafi do Was na rozdanie na 5000 subskrypcji. Więc to tak tylko zagajam, wiecie. Zapraszajcie swoich znajomych do subskrybowania, szybciej będzie rozdanie. Także tak, to by było na tyle. Jeżeli chodzi o pudełeczko Beauty Festival, koniecznie dajcie znać, które produkty Was zaciekawiły, które produkty są dla Was całkowitą nowością i wcześniej o nich nie słyszałyście. Jestem bardzo tego ciekawa. Dajcie również znać, z którymi produktami miałyście do czynienia i jakie są Wasze opinie. Chętnie dowiem się, co sądzicie na temat produktów, które zamierzam testować, czy w ogóle warto.
dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, a my widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło i ślę Wam moc pozytywnej energii, jak zawsze. Trzymajcie się, pa!